serdecznie witam Państwa w programie o książkach Ewa Poleca. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa kilka książek w formie tradycyjnej, w formie właśnie tak zwanego kodeksu oraz kilka audiobooków, które właśnie w ostatnim tygodniu zostały zakupione do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zacznę może od takiej sprawy wyjątkowej, poważnej, książki, która ukazała się na stulecie niepodległości, a też właściwie miała już swoją promocję w muzeum. Autorem jest jej Witold Jarno, garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939. Zakupiliśmy dla Państwa kilka egzemplarzy, dlatego zapraszam do naszych wypożyczalni. Otóż jest to o tyle wyjątkowa rzecz, że właśnie pan profesor nadzwyczajny Witold Jarno jest historykiem, doktorem habilitowanym, zatrudnionym w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku Uniwersytetu Łódzkiego. I właśnie tutaj jego zainteresowania dotyczą również historii wojskowości, a z kolei też właśnie Tomaszów był siedzibą w tym okresie międzywojennym strzelców kaniowskich. Właśnie w latach 1919-1939, później to nastąpiła wcześniej właściwie zmiana, oni zostali relokowani do Warszawy, tutaj przybył pułk z Piotrkowa. Także to jest o tyle istotna rzecz dla nas, dla mieszkańców Tomaszowa, że Państwo, czytając tą historię tego garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie, znajdziecie też być może nazwiska i dzieje swoich bliskich, dziadków, pradziadków czy rodziców, bo też właśnie do tej publikacji autor oprócz zdjęć, które przekazały instytucje tomaszowskie, między innymi z Kransem Rzeki Pilicy, ale też otrzymał pamiątki rodzinne, czy też tomaszowskich zdjęcia kolekcjonowane przez właśnie tomaszowian, jak przez, na przykład przez pana Wiesława Strzeleckiego, i to zdjęcie publikowane na okładce to jest właśnie ze zbiorów pana Wiesława Strzeleckiego. Książka mówi nie tylko o takich typowo wojskowych przemianach organizacyjnych tego garnizonu, ale też o jego kontaktach ze społeczeństwem lokalnym. Mówi o właśnie sprawach personalnych. Drukuje tutaj się listy nazwisk uczestników właśnie tych wojskowych, którzy właśnie tam dowódców, ale nie tylko zwykłych, ale również zwykłych żołnierzy. Więc przywraca pamięć wielu zapomnianych oficerów związanych właśnie z tomaszowskim garnizonem. To, że jest tu wiele fotografii, to na pewno jest tym wyjątkowym walorem książki. I tutaj Państwu może pokażę kilka takich dla zaciekawienia właśnie zdjęć. Tutaj mamy budynek na ulicy Norberta Barlickiego, dawniej Świętej Tekli, który też przez jakiś czas był siedzibą garnizonu. O, a tu też taka ciekawostka, autor umieścił zdjęcie grobu pułkownika Lucjana Ruszczewskiego oraz pułkownika Władysława Łokczewskiego na naszym cmentarzu parafialnym. To byli właśnie między innymi właśnie związani z pułkiem, pochowani w Tomaszowie, i całe szczęście, że jako społeczeństwo ze zbiórki na właśnie odnawianie zabytkowych grobów, którą Tomaszowskie Towarzystwo Przyjaciół Miasta inicjuje co roku i zbiera, no nie ma wstydu, grób pułkownika Lucjana Ruszczewskiego niedawno właśnie został odnowiony. Są też inne zdjęcia, gdzie pokazuje się i portrety, i też
O, proszę, tu są ci żołnierze tego batalionu na placu Kościuszki. No malutkie zdjęcia, bo w tym okresie międzywojennym takie były, ale najważniejsze jest to, że niektórzy z Państwa mogą znaleźć wśród właśnie osób na tych fotografiach swoich bliskich. Są tutaj pokazane również kobiety, które też brały udział. No nie chodzi, że one nie były członkami jakiegoś batalionu, ale takiej grupy, która jako no, pomagała, walczyła i tutaj będzie, o proszę, tu są defilada żeńskiego pododdziału 12 listopada 1932 roku, a więc takie systemy właśnie ochotników działały w tym okresie międzywojennym. A tutaj na tym zdjęciu są z kolei legioniści. To też właśnie zdjęcie zrobione przy placu Kościuszki. Delegacje mieszkańców Tomaszowa. No i oczywiście smutne zdjęcia, bo książka kończy się kiedy w 1939 roku, kiedy już spadają na miasto bomby, kiedy są zniszczenia. Tu są, proszę, bateria na ulicy Warszawskiej. W pamięci mamy pułkownika Chojnowskiego. Również no, tutaj są właśnie takie zdjęcia. Tu chciałam pokazać na koniec też o groby polskich żołnierzy na cmentarzu obok tomaszowskich koszar. Też 1939 rok. Więc dzięki tym kolekcjonerom, dzięki właśnie zbiorom dostarczonym przez mieszkańców możemy właśnie wrócić do tych wydarzeń. I warto też, żeby młodzież również zainteresowała się tym fragmentem historii naszego miasta. W nawiązaniu do i tej publikacji, to też może Państwu przedstawię taką historię Jerzy Borejsza, Ostaniec, czyli Ostatni Świadek. No też jest to właśnie taka książka, która mówi o też o rodzinie Borejszów, o właśnie też wydarzeniach, których był świadkiem, a sam Jerzy Borejsza był szefem czytelnika. Nawet tutaj jest takie zdjęcie Jerzy Borejsza przy budowie Imperium Czytelnika, czyli Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa, to jest już tuż po wyzwoleniu. Także ta budowa czytelnika to rzeczywiście zaczynała się od rozbiórki, od usuwania cegieł, ale też wiele właśnie wydawniczych sukcesów, współpracy zagranicznej. Tutaj na przykład mamy bohatera z Picasso. Picasso, który był właśnie gościem we Wrocławiu na jakiejś konferencji. Więc no to życie tej Polski powojennej, właściwie związanej z literaturą, z kulturą. Warto też jakby przypomnieć sobie. Jest to człowiek, który w tej chwili ma 85 lat. Na pewno jest jednym z takich ostatnich. Mówiło się o nim, że to jest taki czerwony Herst. Postać Hersta jest Państwu znana, czyli właściwie takie imperium, które stworzył wydawniczej. No chociaż też czasem może budzić wątpliwości i nie wiadomo, czy to rzeczywiście był tylko potentat prasowy, czy jednak również był agentem radzieckim. No, historycy na pewno powinni sięgnąć, chociaż jest to troszeczkę taka biografia również jego osobista i jego rodziny. Jest on niewątpliwie ostatnim z rodu Borejszów. Wszyscy jego, cała jego rodzina zginęła w czasie wojny. Jako Żydzi oczywiście z rąk Niemców, był małym dzieckiem, jedyny z takiej bardzo rozgałęzionej niegdyś rodziny się ostał. Dlatego napisał w podtytule, że Ostaniec. Jestem też ostatnim,
który zdążył porozmawiać z ministrami Mussoliniego i ambasadorami Stalina w krajach faszystowskich. No więc taka książka dla niektórych też może być właśnie ciekawa, historyczna. A tutaj nawiązuje autor Włoch, Paolo Sorrentino, Nieistotne związki, ale tak, jest to rzeczywiście tylko i wyłącznie powieść o ludzkiej egzystencji, ale jest tak skompilowana, że w zasadzie wydawałoby się, że mówi o prawdziwych bohaterach, no ale nawet są ich fotografie, no ale są to tylko wizerunki wymyślone przez autora. Paolo Sorrentino jest również autorem scenariuszy filmowych, reżyserem. Wydaje się też, że być może będzie to ciekawa, szczególnie dla miłośników literatury włoskiej. Tutaj bohaterkami są kobieta miliarderka oraz romantyczny śpiewak z piano baru, więc być może też zachęcę kogoś z Państwa do sięgnięcia po tę powieść. I następne takie tytuły, dosyć bym powiedziała lekkie, chociaż tu też jest ciekawy zamysł autora. Andrew Wilson, Inny rodzaj zła. I to jest z kolei takie przypisanie Agacie Christie roli detektywa. Też właśnie taki pomysł tego autora, taka kompilacja biografii autorki, słynnej autorki kryminałów, z jej też twórczością, z której tutaj właśnie wynika ta powieść. Przypisał jej autor, że ona uczynił z niej właśnie taką detektyw mistrzowsko rozwiązującą zagadki kryminalne. No, będzie to na pewno ciekawe, warte przeczytania. Ta cała zagadka, którą rozwiązuje Agata Christie, no też jest niezwykle ciekawa. Dotyczy tutaj zabójstwa kobiety, która właśnie rzuca się do morza, ale na pokładzie właśnie luksusowego statku się rzecz dzieje. Tragiczny wypadek. Jestem miłośniczką kryminałów Agaty Christie, a przecież są to jakby już nie takie, jak teraz piszą autorzy, niezwykle krwawe, ale właśnie te kryminały przez nią mają naprawdę fantastyczne fabuły. Dzieją się w dziwnych, orientalnych miejscach i tu też autor nawiązuje właśnie do takiego wydarzenia, które miało miejsce na jakiejś ciekawej wyspie na transatlantyku. I następna powieść, no też z takiej serii lekkich powieści, Pan Perfekcyjny. Jewel Anne, taki właśnie taki autor i też taka historia troszkę kryminalna. Cicha, spokojna kobieta okazała się bardzo energiczną muzykoterapeutką i zamiast skupić się na pracy, wysłuchuje dźwięków bongosów, gitar, śpiewania i tak dalej. Jest tu też taki ciekawy zamysł. Pojawia się mężczyzna nazwany w tytule Pan Perfekcyjny. No, wydaje mi się, że wiele osób może zaciekawi, szczególnie wakacje, gdzie wszyscy szukamy takiej literatury lekkiej, łatwej i przyjemnej, jak chociażby ta powieść też Hannah Beckerman, Gdybyś tylko wiedziała. Też jakieś tutaj sekrety, jakieś historie romantyczne, tajemnica sprzed lat, która niszczy rodzinę. A jednak właśnie ta powieść też potrafi wzruszać i tutaj są również ciekawe zwroty akcji. Autorka sama jest dziennikarką, pracowała w telewizji BBC. Powieść więc przełożona z języka angielskiego, też z pewną dozą humoru. I na koniec jeszcze Państwu tutaj pokażę z tych książek w wersji tradycyjnej Nasze dusze nocą, Kent Harów. Historia wzruszająca, przeniesiona na ekran, gdzie dwoje aktorów bardzo słynnych gra, wcieliło się w te
role bohaterów Jane Fonda i Robert Redford. Ale też dotyczy rzeczy ludzi spragnionych miłości, ale którzy już mają swoje lata, a więc niezależnie od wieku to może właśnie spotkać każdego człowieka. Miłość nie wybiera, jest ślepa. Bohaterowie Louis i Adi dawno już owdowieli, mają swoje dzieci, córkę, syna, wnuka, ale też pewnego dnia postanawiają zacząć spędzać ze sobą noce. I nie chodzi tu o seks, ani nawet o romans, ale o takie jakby przeciwstawienie się własnej samotności. Dużo rozmawiają, robią, opowiadają swoje losy i właśnie to oburzenie, które spowodowało, rozeszło się po okolicy, to małe miasteczko, więc ludzie oburzeni, rozchodzi się to po okolicy, że właśnie taki dziwny związek się toczy. No i te reakcje później, bo dochodzi to również do ich dzieci i te właśnie reakcje, które powodują, że czasami właśnie w takich sytuacjach zostajemy skrytykowani, napiętnowani przez najbliższych czy przez sąsiadów. Ciekawa powieść. A teraz, proszę Państwa, tutaj pokażę kilka nowych audiobooków, które na przykład w wersji książkowej już dawno Państwo może czytaliście albo mamy, już są w naszej bibliotece. To jest nominowana do Nike książka Anny Bikont, Sendlerowa w ukryciu, Nike 2018. I z kolei to jest właśnie bardzo ciekawe. I kto czyta taką powieść? Tu mamy w wersji, czyta Marta Wągrodzka, czas nagrania to jest 13 godzin. I czasami fajnie jest przeczytać samemu, ale nieraz właśnie ta interpretacja albo to, że nie możemy, mamy jakieś kłopoty ze wzrokiem, czy jesteśmy w podróży, możemy sobie włączyć i posłuchać, więc to też ma swoje dobre strony. Więc ta powieść Sendlerowej z biografii to też teraz na rynku można kupić w wersji książkowej. My już tutaj mamy nagrane Moja historia, Michelle Obama, biografia. No i proszę Państwa, czytają świetna aktorka Agata Kulesza. Książka już ukazała się w 25 wersjach językowych w kilkudziesięciu krajach świata. Dosyć ciekawa rodzina Obamów, bardzo lubiana właśnie żona polityka amerykańskiego, Michelle Obama. Ja czytałam na przykład następną tutaj powieść w wersji książkowej i też Państwu polecałam, pokazywałam, autorka Katarzyna Nosowska, A jażem jej powiedziała. Więc tutaj też jest trochę takiej biografii, ale też i właśnie takich obserwacji życia współczesnego, społecznego. I naprawdę tutaj, tak jak na okładce mówią, że ta książka to petarda, to ja się właśnie z tym zgadzam, ponieważ uśmiałam się jak nigdy. 2 godziny 44 minuty czas nagrania. Bardzo też ciekawa książka i wydaje mi się, że w interpretacji też lektora będzie ciekawa do wysłuchania. I teraz tutaj czyta z kolei Magda Cielecka powieść Margaret Atwood, Opowieść podręcznej. Państwo na pewno, niektórzy z Państwa przynajmniej ten serial oglądają, oglądali, on jest tam na jakichś innych kanałach, tak trudno nam dostępnych, ale ta Opowieść podręcznej to rzeczywiście w postaci filmu wzbudziła wiele takich dobrych, że tak powiem, ocen otrzymała. A jest to taka antyutopia o piekle kobiet. Oczywiście tutaj świat jest pokazany jak z najgorszego koszmaru, gdzie reżim i ortodoksja są jedynym prawem. Freda jest podręczną w Republice Gillette. Może opuszczać dom swojego komendanta i jego żony tylko raz dziennie, aby pójść na targ. Nie wolno jej czytać. Wszelkie informacje są przedstawione w postaci obrazków. Czytanie jest w ogóle zakazane.
musi pokornie leżeć i modlić się, aby ją jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach malejącego przyrostu naturalnego tylko ciężarne, podręczne mają jakąś wartość. Jak to w powieściach Margaret Atwood to jest, ona pamięta, że kiedyś miała męża, dziecko, miała swój świat, ale no teraz jest taki system, w którym jej przyszło już przeżyć, to właśnie taki totalitarny. Pamiętam Margaret Atwood, jaką pierwszą książkę przeczytałam w 80, chyba, nie wiem, 5 czy 6 roku, Kobieta do zjedzenia. Było to też takie ciekawe, takie inne. No, polecam Państwu tę autorkę. Nawet nominowana jest do Nagrody Bookera w tym roku. We wrześniu dowiemy się, czy ją otrzyma. Z kolei też jest to poważna kandydatka do Nagrody Nobla, do Literackiej Nagrody Nobla. Jest to pisarka kanadyjska, poetka, krytyczka literacka, ale właśnie również aktywistka społeczna i ekologiczna. A więc Antyutopia, o piekle kobiet. Warto posłuchać, czyta Magdalena Cielecka. Tutaj z kolei, proszę Państwa, Olga Tokarczuk, Podróż do ludzi księgi. Też jedna z takich wcześniejszych, sprzed kilku lat, powieści Olgi Tokarczuk, ale tutaj czyta Danuta Stenka. To też niedawno Państwu polecałam, wydana w tym roku książka Jarosław Molenda, Podróżniczki, dziewczyny, które nie znały granic, w wykonaniu Ilony Chojnowskiej. No i tu rzeczywiście wstrząsający autor reportaży polskich, Wojciech Tochman. Tutaj książka o Kambodży, Pianie kogutów, Płacz psów, czytają Marcin Dorociński i Danuta Stenka. Warto czasem właśnie dla tych osób, tych aktorów czytających, ponieważ to jest naprawdę majstersztyk, chociaż niektórzy wolą, żeby tej interpretacji im nie narzucać. Ta Kambodża tutaj przeraża, to jest historia czerwonych Kmerów i tego ludobójstwa, które się właśnie dokonało w tamtym świecie. Świat po ludobójstwie, po Pol Pocie, samotność i pustka, trauma i obłęd. No i świetny kryminał, czyta Mariusz Bonaszewski, też świetny aktor, wspaniały interpretator. John Nesbo, Harry Hole, Lepiej na siebie uważaj. To jest tak. John Nesbo, Nóż, no też bardzo ciekawa powieść kryminalna. Tutaj mamy autora, John Nesbo, znany na pewno wielu naszym czytelnikom, twórca kryminałów. No i na koniec już Mój piękny syn, Dawida Szefa. Też właśnie Adam Bauman czyta, dobra interpretacja. To jest taka historia buntu nastolatka, ale opowiada o niej ojciec, a później też swoją wersję syn. O tym, jak ojciec ze wszystkich sił walczy z uzależnieniem syna od metamfetaminy. Poruszająca rzeczywiście powieść. Mówiłam już o niej w wersji książkowej, ale zachęcam ci, którym trudno się czyta. Czasem właśnie te książki napisane są, no, wydrukowane na takim ciemnym papierze czy małym drukiem, a wtedy też można poratować się audiobookami. I tak, proszę Państwa, jak zwykle zapraszam Was do biblioteki. Znajdziecie każdy coś na pewno dla siebie. Mamy troszkę tych nowości na półkach. Właśnie ostatnio zamówiliśmy sporą liczbę audiobooków. Mamy książki drukowane też nowe. Mówiłam w poprzednim, dużą literą. Ale też, jak Państwo widzicie, trochę takich nowości dla czytelników, no, z różnych dziedzin wiedzy też się znajdzie. Zapraszam do biblioteki. Dziękuję za uwagę.